Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym miejskim odcinku z Portugalii. Znajdujemy się w mieście o nazwie Braga. Jest to ósme największe miasto Portugalii, ale metropolia braska, czy brażańska, liczy aż 800 tysięcy mieszkańców, co czyni ją trzecią największą metropolią w Portugalii. Jeśli miałbym opisać to miasto jednym zdaniem, jednym słowem, jednym wyrazem, powiedziałbym, że jest to miasto kościołów, ponieważ nie dość, że tutaj za mną znajduje się kościół świętego Marka, a po mojej lewej stronie od razu totalnie znajduje się kościół świętej Trójcy, to jak wpiszecie atrakcje Bragi w internet, wyskoczy wam prawdopodobnie pierwsze 15 pozycji to będą kościoły. W związku z czym postaramy się dzisiaj dowiedzieć, czy w Bradze jest coś innego do zobaczenia niż kościoły i postaram się wam w tym pomóc i postaram się pokazać to miasto z mojej jak najlepszej strony. Zapraszam! Jeśli miałbym wam powiedzieć, jaka jest Portugalia, to powiedziałbym, że jest to kraj szary, ale nie szary dlatego, że ludzie są jacyś smutni na ulicach, nic się nie dzieje i generalnie brud, smród i ubóstwo, ale dlatego, że w ogóle forma budowli i tutaj głównie ozdób budynków w całym kraju, a przede wszystkim w Bradze, w której się teraz znajduje, jest bardzo szara. To znaczy, wydaje mi się, że Portugalczycy dawno temu skupiali się bardziej na formie, na kształcie niż na samej ozdobie. Aczkolwiek jest jeden wyjątek. Tu za mną widzicie Pałac Rayo i te takie niebieskie elementy, które tu widzicie, to słynne na całą Portugalię i właściwie to, z czego Portugalia jest słynna, oprócz muzyki fado, to właśnie takie płytki ceramiczne nazywane azulejos. Są one, zauważycie je na pewno miliard razy podczas całej serii z Portugalii. A w Pałacu Rayo mieści się też muzeum, do którego być może uda mi się później zajść, aczkolwiek jest otwarte w tak dziwnych godzinach, że zobaczymy. W każdym razie to możecie zapamiętać, na to się przygotować, że jeśli będę wam pokazywał portugalskie rzeczy, to trzeba przywiązywać wagę do detali, ponieważ na przykład kościoły są całe zrobione z tego, z granitu bodajże, wszystkie są w jednym kolorze. I to, na co warto zwracać uwagę, to jakieś malutkie figurki, zdobienia i tak dalej, wytworzone przez artystów. W poszukiwaniu pozakościelnych atrakcji Bragi natrafiłem na Fontannę Idola. Jest to takie źródełko, w zasadzie też świątynia, ale zbudowana jeszcze przez oryginalnych mieszkańców tego terenu, czyli przez Celtów. Poświęcona bogowi wody, tak byśmy go nazwali, który się nazywa Tongo Nabiagus, oraz bogini Nabi. Niestety bardzo szybko zostałem poproszony o przestanie nagrywania, więc macie tylko tyle ujęć, ale miejsce polecam. Płaci się bodajże euro 80 za wejście, więc można sobie skorzystać. Kolejnym pięknym miejscem w Bradze jest ogród świętej Barbary. Mieści się on w miarę na starym mieście, w miarę w centrum. W każdym razie jest do niego blisko. Jest starannie pielęgnowany przez lokalne służby. I no, powiem wam, że zapach tych wszystkich kwiatów, które tutaj się mieszczą, jest niesamowity. Niesie się przez całą tutaj ulicę. Zwiedzanie ciąg dalszy i chyba właśnie wbijam na wieżę, główną wieżę w Bradze, znaczy ona się nazywa po prostu wieża braska,
I chyba jest za darmo. Nie wiem, jak to wygląda. A nie, tu jest jakieś muzeum. Dobra, zaraz. I faktycznie zmysły mnie nie oszukały. I w Wieży Braskiej znajduje się coś, co moglibyśmy nazwać muzeum. W zasadzie jest to wystawa. Na każdej kondygnacji mamy inny okres historyczny, od czasów rzymskich aż do czasów nowożytnych. Mamy tam plan miasta, zawsze z danego okresu, bardzo ładnie zrekonstruowany, a także przedstawicieli, ważne osoby, które w tamtym czasie rządziły miastem, bądź miały jakiś ważny, duży wpływ na jego rozwój. Cała wystawa jest za darmo, można sobie wejść, pochodzić po tych wszystkich piętrach. I co ciekawe, co najważniejsze, poza dawką wiedzy historycznej, która na nas spływa, możemy też spojrzeć z wieży na widok miasta, który naprawdę bardzo ładnie się prezentuje stamtąd. Kolejnym elementem, które w Bradze mi polecono, to tak zwane Muzeum de Boscainhos. Przepraszam za wymowę, nie znam portugalskiego, ale tak mi się wydaje, że coś w tym stylu się to mówi. A muzeum samo w sobie chwilowo jest zamknięte, to znaczy jakby za 20 minut mnie otwierają, ale za darmo, bez kupowania biletu, można wejść do ogrodu. Wystarczy powiedzieć na recepcji, że ej, słuchajcie, ja wbijam do ogrodu. To jest wyjście stamtąd. Jak widzicie, tak jak już mówiłem wam, jakby portugalskie ozdoby są wszystkie takie raczej szarawe, nie? Ta fontanna no nie jest zbyt piękna. Dom sam sobie też wygląda troszkę strasznie, ale wchodzimy do ogrodu, który już wygląda całkiem zgrabniutko. Tam jest jakiś nawet, nie wiem, może to mauzoleum? Nie wiem. W każdym razie można sobie po tym ogrodzie pochodzić. Jest bardzo spokojnie, cichutko. Ptaszki ćwierkają. Nie jest może tak ozdobiony jak ogród Świętej Barbary, który widzieliście wcześniej, aczkolwiek można sobie wychillować. Tu jest cień przynajmniej, co jest dużym plusem, ponieważ dzisiaj mam 32 stopnie. I co też ciekawe, na murach tego ogrodu macie te słynne azulejos, które wszędzie są w Portugalii. Słuchajcie, idę dalej szlakiem innych rzeczy niż kościoły, które zostawiamy na koniec, i trafiłem na braską katedrę. Nie jest ona najładniejszym kościołem tutaj w tym mieście, do tego najładniejszego, najbardziej popularnego pójdziemy później, ale sobie stoi. Braga była pierwszym arcybiskupstwem na ziemiach obecnego, znaczy ówczesnego również Półwyspu Iberyjskiego. To tutaj biskup Bragi w sumie odgrywał ogromną rolę w chrystianizacji Półwyspu, zarówno w czasach rzymskich jeszcze, jak i później podczas rekonkwisty tak zwanej. I był nawet swego czasu biskupem całej Hiszpanii tak zwanej, czyli całego Półwyspu Iberyjskiego, bo tak właśnie się nazywała ta prowincja Cesarstwa Rzymskiego. Słuchajcie, z racji, że ten kościół mi się spodobał od początku najbardziej, to jest kościół, który widzieliście w pierwszym ujęciu Świętego Krzyża. Ja tam chyba powiedziałem, że to jest kościół Trójcy Świętej, no w każdym razie. A więc wchodzimy do niego, ponieważ jeśli na zewnątrz jest takie, ja powiem, o co chodzi. Chodzi mi o te zdobienia tu na górze, które są przepiękne. Te liście, tam jest krzyż z chorągiewkami, no bardzo ładne miejsce, więc idziemy zobaczyć, czy coś w środku jest ciekawego.
Kolejnym przystankiem na mojej drodze było Muzeum Folkloru. Muzeum prowadzone przez entuzjastów, dlatego też w sumie nikt tam nie mówił po angielsku, ale dogadałem się, że można nagrywać. Składa się wystawa z dwóch części. Pierwsza część jest poświęcona ogólnie sztuce folklorystycznej. Tam też są wystawy zdjęć różnych strojów ludowych, nie tylko portugalskich, a także laleczek, które najwyraźniej są podarkami od innych grup, czy to tanecznych, czy muzycznych, zdanych z różnych regionów w ogóle Europy i świata. Druga część, tam już nie można robić zdjęć, druga część jest poświęcona lokalnej kulturze folklorystycznej. Są tam ubrania, są tam instrumenty, różne inne informacje. Warto tam pojechać, zwłaszcza, że bilet to też są groszowe sprawy, a jest taki bardzo, bardzo fajny klimat i też pamiątki można sobie lokalne z wzorami nabyć. Ten widoczny za mną pałac Raja, który dzisiaj już widzieliśmy wcześniej, a w środku prezentuje sobą taką wystawę, no dość banalną, prostą. Jest to muzeum, ja bym nazwał, sztuki religijnej, tam są też wystawy tymczasowe, obecnie była wystawa muzyczna, aczkolwiek to, dlaczego warto tam wejść, bilet kosztuje 2 euro, zniżkowy w ogóle kosztuje 1 euro, tylko miejcie przy sobie legitymację międzynarodową, europejską. To jakby najładniejsze tam były sufity, które są bardzo ładnie zachowane, z bardzo ładnymi malowidłami, freskami na nich. Sama wystawa jest taka raczej średnia, ale to może dlatego, że ja jestem człowiekiem raczej mało muzealnym. Wolę sobie pochodzić po mieście i pozwiedzać, ale polecam wejść do środka, bo jest na pewno bardzo estetycznie, o wiele bardziej niż w pozostałych muzeach, które nadrabiają merytoryką. A tutaj naprawdę wystrój jest na bardzo fajnym poziomie. Słuchajcie, tak jak wam mówiłem wcześniej, Braga to było miasto starożytne, rzymskie, stworzone jeszcze właśnie w czasach rzymskich. A jest tutaj jeden zabytek specjalny z tego okresu, mianowicie są to ruiny łaźni. Łaźnie nazywają się łaźniami Maximusa. Nie wiem, czy to jest ten sam Maximus, co w Gladiatorze. W każdym razie jest tutaj taki specjalny park temu poświęcony. I tutaj są zachowane ruiny. Jak widać, odbywają się tutaj nadal prace wykopaliskowe, więc takie przejście jest dość dość symboliczne do zwiedzania, aczkolwiek coś tu sobie można zobaczyć, popatrzeć, gdzie tu co się zmieściło i co najciekawsze, jaki był poziom miasta wtedy, bo jak widzicie, no to co tutaj mamy, to kiedyś tutaj była normalnie ulica, miasto, ludzie sobie wchodzili do tych łaźni i robili rzeczy, także a to też ciekawostka historyczna. Słuchajcie kochani, ja się troszeczkę zasiedziałem, ale musiałem wyjść z tego słońca, ponieważ generalnie mam tak zoparzone ramię, jedno co ciekawe, że jakby po prawej stronie jestem zjarany na maksa, a na prawej nadal mam opalenizny robotnika. Także no niestety takie są uroki podróżowania. Cały czas, jak widać, chodziłem wystawiony na słońce od strony prawej. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale takie jest życie. W związku z tym została mi jeszcze jedna atrakcja, do której chcę dojść. Jest godzina 20, a mam tam około 5 km. Jest to kościół, który jest na górze i się nazywa Bom Jesus, czy Bom Jesus, nie wiem jak jest po portugalsku. W każdym razie z niego jest bardzo ładny widok na miasto i mam nadzieję, że będę widział jeszcze miasto w sumie w takiej ładnej aurze. Jak nie, to wezmę zaraz taksówkę i wtedy będzie sprawa wyjaśniona. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać wam to miejsce. Do zobaczenia.
Więc tak jak wspominałem, wziąłem sobie taksówkę, Uberka, znaczy Bolta w zasadzie, i dojechałem na górę. W sumie to jest całkiem długa droga i jakbym miał tutaj podchodzić pod górę faktycznie, to by mi to zaszło za 2 godziny, a nie godzinę, tak jak myślałem na początku. Więc całe szczęście. Więc tak jak obiecałem, znajduję się na sanktuarium, przy sanktuarium Bon Jésus do Mont, nie wiem jak to się wymawia. W każdym razie jest to sanktuarium poświęcone dobremu Jezusowi. O, tak się nazywa bezpośrednie tłumaczenie. Bon Jésus to jest właśnie dobry Jezus. Co ciekawe, dzisiaj jest 10 lipca, w momencie, w którym to nagrywam. 3 dni temu została zatwierdzona nowa lista UNESCO z nowymi zabytkami i to sanktuarium zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, więc w zasadzie jestem jedną z pierwszych osób, które odwiedzają to miejsce po wejściu na listę. W związku z czym jest to troszkę zaszczyt dla mnie, oczywiście, ale powiem wam, że oprócz celów sakralnych, które to miejsce wypełnia, oczywiście sanktuarium ma drugą historię. Na początku w wieku XIV była tutaj kaplica, a później to, co widzimy teraz, to jest rok 1727. Zbudowano to sanktuarium w takim właśnie kształcie, jak to ma teraz miejsce. Ale najfajniejsze tutaj chyba jest położenie tego miejsca, ponieważ mieści się ono na górze, totalnie nad bragą, bodajże za 300 metrów nad bragą, mimo że jest oddalone o jakby 5 km. Tyle mi pokazywało pieszo, że mam z centrum, a jest tak daleko właśnie i wysoko. I zaraz idę wam pokazać taras widokowy, jaki tutaj się rozciąga. Oczywiście jest bardzo ładnie przyozdobione. Tu możecie zobaczyć te kwiaty, o tu przede wszystkim. I proszę bardzo, to jest widok na miasto w oddali, w dolinie. No jest spektakularny całkiem. Jeszcze te góry, mega sprawa. Tym oto symbolicznym dzwonem sanktuarium Bon Jésus i ja, Ablet, dziękujemy wam za obejrzenie kolejnego odcinka z Portugalii. Jeśli wam się spodobał, nie zapomnijcie dać lajka w górę, napisać komentarz o tym, co wam się podobało najbardziej i jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie. Jeśli doceniacie to, co robię, zapraszam was na mojego Patronite'a, gdzie możecie wesprzeć dowolną kwotą moją działalność. Będę ogromnie wdzięczny, tak jak już teraz dziękuję moim obecnym patronom. Zapraszam was też na mojego Instagrama i fanpage'a na Facebooku i przede wszystkim do zobaczenia w kolejnym odcinku z Portugalii. Cześć!